I yo, siema Cloud Games, i witam w kolejnym filmie na kanale. Tak jest, w tym przypadku nowy sezon przed nami, sezon trzeci do oczywiście DMZ. W tym przypadku, w tym filmie będziemy coverowali wszystkie informacje dotyczące DMZ, ponieważ jest tutaj naprawdę dużo do coverowania, dużo tych informacji, bardzo dużo. Dosłownie ten sezon brzmi jak sezon, który powinien być tak naprawdę bardzo mocnym, takim pierwszym sezonem moim zdaniem. Ależ tak, w końcu go mamy i w tym przypadku oczywiście uzyskamy wszystkie informacje potrzebne powiedzmy tutaj, nowych funkcjach, które się pojawią chociażby w DMZ. W tym oczywiście, no wiadomo, w baterii i tak dalej, także one będą, lecz na tym się nie skupimy. Ja tutaj ani trochę nie będę coverował, wiadomo, Warzona, ani trochę multiplayer i tak dalej, żadne raidy, żadne specopsy i tak dalej, głównie na DMZ, jako że jestem ogromnym graczem DMZ, mam tam spędzone ogromne ilości godzin, tak jak zakładam. Tutaj nie, po niektórzy także. Więc no, w tym nowe funkcje takie chociażby jak Barte, stół warsztatowy, miejsce dla aktywnych operatorów i nie tylko, także będzie bardzo tutaj sporo umiadomienia, także przechodzimy. A więc, zaczynając od blogu, to jest blog, z tego co wiem, czwarty z pięciu obecnych teraz. Trzy powiedzmy tutaj były już nam rozdawane, poszczególne chociażby, wiadomo, jeden z blogów był w ogóle dotyczył mapy tutaj multiplayer. No, ten jest specyficzny pod oczywiście tutaj DMZ, on oczywiście wyszedł w poniedziałek, ja to wrzucam we wtorek, czyli dosłownie jeden dzień przed sezonem, ponieważ tak, jeszcze będzie ogromny patch notes. Sezon oczywiście rozpoczyna, dla tych co nie wiedzą, środę, jest to 12 kwietnia, no zakładamy, że będzie w godzinach tutaj wieczornych, czyli 17, 18, 19. Zresztą wiadomo, z tym cały Battle Pass i tak dalej, ogromne tutaj całe, powiedzmy, całe rozpoczęcie. W tym oczywiście w sumie także mamy blog dotyczący nowego tutaj eventu i tak dalej. W sumie dwóch nowych eventów, które będą podczas tego sezonu, jeden na kamo, drugi nowy, także bardzo fajnie. Ale no to może w przyszłych filmach, jakbyście chcieli dajcie znać, to zrobię oczywiście drugi film. Zresztą w tym przypadku coverujemy ogromne informacje, no i w tym przypadku jest to oczywiście DMZ, także lecimy z tym koksem. Dobra. DMZ, to mamy takie, powiedzmy, podsumowanie historii, więc możemy to szybko sobie ogarnąć. DMZ, dotychczasowa historia, która, no, można ją odczytać, jeżeli skupiacie się poszczególnie na poszczególnych misjach, które robicie i opisy i tak dalej. Więc tu oczywiście, jeżeli tego to przegapiliście, to macie taki mały recap, czyli podsumowanie tego wszystkiego, co się jakby już stało, co nie, i co będzie. No bo bądź co bądź, sezon trzeci jest, powiedzmy, tym sezonem środkowym, więc bardzo ważnym, gdzie, powiedzmy, gra powinna być na takim najwyższym piku ever, co nie? Nieważne, dobra. Wojna frakcji toczy się we wszystkich strefach wykluczenia. Od ciebie zależy, czy weźmiesz udział w tej, powiedzmy tutaj, tłumacz trochę źle tłumaczę, ale na tej poziomie nieskończonej się globalnej walce o władzę. Dobra, sezon 3 dla wszystkich oczywiście tutaj idealny czas, aby wpaść na DMZ, ponieważ w tym doświadczeniu pojawi się kilka nowych funkcji, które zasadniczo zmienią sposób, w jaki operatorzy mogą gromadzić kontrabandę, klucze i inny sprzęt. Jeśli interesuje cię tryb o wysoką stawkę z mnóstwem stałych nagród i sezonowa aktualizacja, to świetny punkt wejścia lub punktu, powiedzmy, wyjściowego, eksfiltracyjnego oraz infiltracyjnego, nieważne, z kilkoma nowymi sposobami zapisywania cennych przedmiotów, edytowania kontrabandy, obchodzenia lub wejścia w tryb kluczenia. Można powiedzieć, że tak naprawdę moim zdaniem z tymi tutaj wszystkimi rzeczami, które otrzymam, bo ja już, powiedzmy, ten blok mniej więcej ogarnąłem, z tymi rzeczami tak naprawdę ten tryb DMZ, powiedzmy, nie licząc tych bugów i tak dalej, powinien wyjść z bety. Okej? Okay? Powinien. Z tym, co jest, powiedzmy, na papierze. Jak będzie w gameplay, zobaczymy. Jak na razie ja mam ogromny powód, by wrócić do DMZ, mimo że będzie na razie nowa frakcja. I wciąż w tym blogu od razu mówię, nie podali, czy będzie płatna, czy nie, czyli musicie mieć kupioną grę, czy nie? Było tak z koroną, zobaczymy jak będzie teraz, ale dobra. Tutaj kończąc tą fabułę, jak dotąd o kontrolę walczą cztery frakcje, tak? Mamy oczywiście trzy premierowe, które były oczywiście także resetowane. Legion, siedzibą oczywiście gdzieś obok, no, w obu Amerykach, nie? Czyli północna oraz południowa. Czyli powiedzmy tutaj American frakcja. Mamy oczywiście Biały Lotos powiązany z Azją oraz Czarny Maus, tutaj nieprzetłumaczone to zostało, Czarny Maus. Sorry, że próbuję jak najwięcej wam dać informacji, ale też tak szybko mówię i w ogóle chaotycznie to czasem wychodzi, ale no. Czarna mysz, Czarny Maus przetłumaczyło, bardzo fajnie, które jest tutaj zdecentralizowaną organizacją przez, okej. Okay. No tak, one, powiedzmy, na wielu jest kontynentach, że tak powiem, w świecie, więc no, jest zdecentralizowana, więc nie wiem, jakim tak naprawdę jest czarna mysz, nieważne. Nawet cool. Oraz korona, która się wydaje oczywiście pochodzi z Wielkiej Brytanii, to wzięliśmy z danych już poprzednich, więc no, Wielka Brytania tutaj się wdrąża. Jeszcze brakuje Afryki. Może ta nowa frakcja będzie Ameryką, Afryką. Zobaczymy. Być z nią powiązany. Dobra. Legion został szybko skorumpowany, gdy dowiedzieliśmy się, że to znajduje się w różnych obszarach wykluczenia, tak jest. Też wzięliśmy przed resetem tutaj tych misji. Gdy wypchnęli Biały Lotos, który ostatecznie walczy o zemstę, tak jest, czyli tak jakby Lotos się bije tutaj oczywiście z Ameryką. Tymczasem Black Mouse nadal siedzi w cieniu, planując swoją ostateczną grę o władzę, podczas gdy nowicjusze jest na niej jako korona, również na dobrej drodze do wypełnienia swojego planu. Także no, biorąc pod wszystko pod uwagę, poza wszystkim nasi operatorzy muszą znaleźć dla siebie oto wszystko, co musicie wiedzieć
DMZ w sezonie trzecim. Tutaj oczywiście tutaj zostało przetłumaczone free merchanie, czyli darmowe merchant, czyli chodzi o słowa handlu, tak? Taki, no, taki powiedzmy nowy system handlu. Będzie oczywiście, mamy w tle tutaj stację, którą każdy zna w Warzone, już w Warzone 2020, czy teraz ogólnie. Te stacje będą trochę zmienione, szczególnie w DMZ będą miały ogromną tutaj zmianę, gdyż to naprawdę bardzo zmieni tutaj system misji i tak dalej, dosłownie. Gracze, może moim zdaniem, będą mieli o wiele łatwiej zrobić te wszystkie misje, które ja robiłem i tak dalej, które pewnie będą dodawane. No, bardzo fajny tutaj system, który będzie naprawdę, naprawdę fajny, ponieważ będziemy mieli chociażby też stół rzemieślniczy, który będzie polegał dosłownie na modyfikowaniu broni podczas gry, więc no, przechodząc do tego wszystkiego. Poza tym, ważnymi przedmiotami misji, większość kolekcjonerskich tutaj nieśmiertelnych przedmiotów w serwie DMZ będzie miała inny cel po uruchomieniu aktualizacji sezonu trzeciego. W każdej strefie wszystkie stacje zakupowe będą miały nowe, powiedzmy, rzeczy, oprócz oczywiście kupowania sprzętu standardowego, tam bronie i tak dalej, zagotówka, co nie, armor, selfrezy i tak dalej, striki. Będą przepisy, tak jest, będą przepisy i te przepisy wam będą właśnie kazały dawać specyficzne rzeczy, aby wytworzyć kolejne, czyli taki macie system craftingu na stacji, do tego w ogóle jest system inny craftingu, który będzie na stole, więc to jest w ogóle dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ zawierając instrukcję dla twojego operatora, w tym listę właśnie komponentów, które potrzebuje się zebrać, aby właśnie zrobić daną rzecz, czyli w celu zbudowania nowego wyposażenia, które możecie właśnie być bardzo przydatne jakby w twojej obecnej sytuacji podczas wiadomo gry. Innymi słowy, handel wymiany polega na tym, że wymieniamy kilka przedmiotów dla innej osoby, znaczy dla stacji, no i po prostu stacja nam daje dany przedmiot. A więc na początku sezonu trzeciego niektóre receptury wymiany będą dostępne dla większości nowych nośników płyt, plecaków. Szczególnie w dalszej części tego przeglądu w serii zabójstw, zestawów do samodzielnego ożywienia oraz kluczy. Czyli mówiąc wprost, będziemy mogli wytwarzać, poza tym, że będziemy mogli kupić za gotówkę, wiadomo, striki, self-revive, tak jak jest od początku, od listopada, będziemy mogli to wytworzyć, będziemy mogli wytworzyć armor za dane rzeczy, załóżmy, znajdujecie jakieś komponenty, możecie znaleźć, załóżmy, nie wiem, tak przykładowo, znajdziecie się 5 bandaży i, nie wiem, 4 tutaj lekarstwa, slingshoty albo blokery, tabletki blokujące, tutaj przeciwgaz, załóżmy, z tych rzeczy możecie złożyć self-res, nie, czyli autoreanimację i tak dalej, co nie, na przykład, nie wiem, robiąc BSP, potrzebujecie jakieś inne komponenty, dyski, nie dyski i tak dalej, aby oczywiście z tego zrobić streak. Też klucze, które będziecie mogli tworzyć, a które są oczywiście bardzo ważne do misji, do miejscówek, które się otwiera. Także bardzo fajny system, jakby większy, by zdobywać też wszystkie rzeczy, które wiecie. Robiąc na przykład misję pod wino, nie musicie znajdować tego wina w specyficznych lokacjach, z czego jest to fajne, bo wino jest, załóżmy, nie jest w jakichś takich tanich miejscach, jak wiadomo, jest w hotelach, w winiarniach, w jakichś takich restauracjach i tak dalej, co nie? Więc to było takie typowe, ale w tym przypadku będziecie mogli wymieniać te rzeczy, slash, powiedzmy, montować z nich coś lepszego, więc to jest w ogóle bardzo fajny system, moim zdaniem, który po prostu ulepsza chociażby pod względem misji, nie? I ogólnie, nie? Więc no. Jednak każda strefa wkluczenia ma swój własny zestaw opcji handlu, czyli powiedzmy tutaj każda stacja będzie miała różne itemy, załóżmy na tej stacji możesz 3 itemy jakieś złożyć, na drugiej są 3 kompletnie inne, co nie? Więc no, bardzo fajnie. W swoich stacjach kupna, dodając jeszcze jeden element do pewnego zadania wszystkiego w strefie zdemitryzowanej. Tu mamy też informację, że istnieją dziesiątki kombinacji handlu przedmiotami, czyli różne przepisy, które zostaną wprowadzone w sezonie trzecim, później pewnie nawet w czwartym, piątym, więc bardzo fajnie. Każdy może zapamiętać te przepisy, wiadomo, na pamięć, dzielić się z innymi członkami drużyny, co nie? I wyszukiwać określone przedmioty podczas lutowania, co lutowanie będzie miało większy sens, a nie zbieranie tego i żeby sprzedać, wiecie, za grosze. I powiedzmy, zwykle zbiera się te bardziej droższe, co nie, niż te same śmieci. Więc no, będzie to miało większy sens pod względem misji, że wiadomo, zbierasz te itemy i zmieniasz w inne lepsze, więc no, bardzo fajnie. Biorąc pod uwagę też, przepisy obejmują przedmioty operatorów, takie jak drony bombowe, zestawy do autoanimacji, także i ważne klucze przedmioty systemu handlu, to już oczywiście mówiłem. Wiadomo, żeby właśnie pomóc operatorom zaopatrzyć się w trudniejsze do znalezienia przedmioty, wiadomo, bardzo rzadkie typu, nie wiem, pochodnia, pani, zawsze mówię pochodnia, bo jest blow. Blow to jest po grecku oczywiście pochodnia i tłumacząc na polski będzie pochodnia, w sensie palnik, nie? Ale jak dasz torch na końcu, czyli blowtorch, to masz palnik, co nie? Ale blow, jak powiesz, to jest wiadomo, pochodnia. A jak dodasz torch, masz pachalnik. Zawsze dlatego myliłem te, że palnik to pochodnia, nieważne. Ale palnik to wiadomo, chodzi nam taki palnik budowniczy, że tak powiem. Dobra. Więc no, bo to był jednak najrzadszy item i był bardzo trudny właśnie, żeby zdobyć, żeby robić w tych misjach, żeby to zdobywać, wiecie, przedmioty. Ale no. Więc no, wynagrodzić wysiłku w zbieraniu, więc bardzo fajnie, lutowanie będzie miało sens. To jeszcze nic, warsztat kontrabandy, tak jest. Kontrabandy, czyli nową funkcją obok buy station, czyli tak jakby te stoły będą gdzieś w pobliżu buy station, zwykle pewnie w jakichś garażach.
Przenik będą właśnie stoły warsztatowe z symbolicznymi, powiedzmy, opłatą pieniężną. Stół warsztatowy umożliwia operatorowi dodawanie odblokowanych przez niego do załączników czy dodatków z dowolnej platformy. Także mówiąc wprost, będziecie mogli tutaj ulepszać broń, tak? Jakby macie gunsy podczas gry, czyli znajdujecie z bota RPK, który ma jeden dodatek i macie kasę, możecie boom, zrobić normalnie loadout tego RPK, który będzie zarobisty. Albo znaleźliście jakieś, załóżmy, nie wiem, jakiegoś ważnikiwa 9K SMG, który jest na przykład z lunetą, tak? I nie lubicie lunety, no po co powiększenie tutaj lunety dla tej broni, co nie? Więc zdejmujecie i nakładacie na inną broń i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie wszystko ulepszać, magazynki, będzie miało to większy sens. I jakby, nawet jak nie macie slotów ubezpieczonych na swój broń, czyli wiadomo, swojej własnej broni, która jest najsilniejsza, sobie się respicie po stuningowaniu i tak dalej, z twoim kamuflażem, z twoim talizmanem, swoimi naklejkami, no w tym przypadku będziesz mógł miał szansę zdobyć jakąś broń i chociaż ją jakoś stuningować, co nie? Więc to akurat fajne jest, moim zdaniem. Będzie miało większy sens zbieranie tych broni, szczególnie, że te, u botów nie jest ta powiedzmy AI, nie mają zbytnio dużo zróżnicowanych broni. Chciałbym, żeby takie jakoś większe było zróżnicowanie, albo no, podobnie jak na Ashice, chociaż na Ashice, powiedzmy, tam jest po prostu inny set botów, inna randomizacja, co nie ma tych broni. Boty nie mają, powiedzmy, tych botów na Ashice i vice versa, tak? Na Almazara nie mają boty tych, co na budynku i tak dalej, co nie? Mają kompletnie inne bronie przy sobie, więc to tak to ogólnie wygląda. Dobra, bardzo, bardzo ważna, najważniejsza tutaj jest funkcja, która zostanie wprowadzona do DMZ, czyli miejsce aktywnych operatorów. Jest to właśnie to, czyli będziecie mieli możliwość, powiedzmy, no, powiedzmy tutaj uzbrojenia waszej własnej armii, z którą oczywiście będziecie się repili. Już tłumaczę, jak to działa, a raczej blog tłumaczy, ja to tylko przekazuję informacje, także zawsze łapę w górę. Bardzo tutaj zachęcam do robienia takich filmów, także tak czy inaczej. Zdecydowanie jedna z największych zmian w strefie DMZ od czasu jej premiery są to sloty aktywnych operatorów, tak? Kluczowym elementem podstawowej wartości tego doświadczenia polegający na podejmowaniu skalującego się ryzyka uzyskania niewiarygodnych nagród. Tak jest. Na początku sezonu trzeciego każdy gracz będzie miał 3 miejsca aktywnych operatorów. Co jest tylko dziwne, bo tutaj jest napisane, że 4. Widzicie, mamy Active Slot Duty. Mamy 2 na 4, więc nie, może będzie 4 dostępny za ten Premium Battle Pass. Być może to w ogóle mamy tego właśnie też operatora z ekskluzywnego Battle Passa. Atom, tak? Właśnie jakby będzie nazywał, nie wiem, Atom. Bardzo fajnie, Atomik będzie mieli. No i tu mamy oczywiście grupę Korta, to możecie sobie dać kogo chcecie, więc no, w drugiej, trzeciej grupie. Już tłumaczę, jak to działa. A więc gracz będzie miał miejsce 3 slotów operatorów, tak jak macie 3 sloty na broń, co odpowiada 3 oddzielnym operatorom, którzy mają własne przedmioty żołnierza. Przedmioty obejmują oczywiście plecak, nośnik na płyty, sery zabójstw, samo wskrzeszenie, autorymacja, maska, czyli tak jak widzicie, tu mamy wiadomo, plecak, jaki to jest tutaj, mamy jaki to jest streak, jakie płyty macie, jakie gaskę, tą maskę gazową, tak? I oczywiście autorymację, będzie takie, powiedzmy tutaj 3 żołnierzy, no w tym przypadku 4. Tutaj zakładają, że będziemy mieli 3 na premierę, więc zobaczmy, jak ten 4 będzie wyglądał. Pewnie dla tych, co mają grę, będą mieli 4 slot, zakładam. A więc możesz dowolne zmieniać tych operatorów do swoich aktywnych gniazd. Więc jeśli jakiś czas masz domyślną skórkę operatora i zgarniesz, załóżmy, Alejandro i Valeria z Battle Passa, tak? Nie musisz się martwić utratą postępu w tym miejscu aktywnej służby. Czyli mówiąc prosto, dajesz po prostu swoich operatorów, tak? W te miejsca, powiedzmy, uzbrajasz ich wszystkich, czyli grasz poszczególne gry tymi operatorami i masz tak naprawdę wszystkich uzbrojonych operatorów i tak jakby możesz podjąć 3 próby infiltracji, jeżeli masz, powiedzmy, no 2 niepowodzenia, zginęłeś, straciłeś te itemy i tak dalej, więc masz kolejną próbę i kolejną, więc mówiąc po prostu, załóżmy, ja zwykle jak grałem na budynku 21 i miałem tam misję, no to wiadomo, że musiałem być wyposażony, nie mogłem tam iść jakby bez niczego, co nie, więc zwykle grałem Almazar lub Ashikę, no wtedy jeszcze Ashiki nie było zbytnio i że uzbrajałem się tam, żeby iść na budynek, co nie. No i w tym przypadku nie mogłem tego zrobić za każdym razem, jak umarłem, musiałem iść grać Almazar, wiadomo, jest to dosyć taki długo męczący proces, żeby zdobyć luty i tak dalej, czasem też nie szło na Almazra, więc to jest akurat taki fajny sposób tego, że po prostu możecie, macie tak jakby po prostu kontrabandę z własnych przedmiotów, które zmieniają grę wam, czyli wiadomo, autorymacja, przede wszystkim plejty i tak dalej, co nie? Więc to jest akurat fajne, że możecie mieć takie, powiedzmy, wyposażenie, taki, powiedzmy, schowek aktywny, no tak macie sloty na broń, co nie? Tracicie broń, macie kolejny slot, więc nie ma co, możecie używać. Jak stracicie kolejną, macie jeszcze trzeci, także no to będzie w tym przypadku podobnie wyglądało, więc bardzo ogólnie fajny system, po prostu macie 3 szanse i okej. Zginęliście, nie musicie oczywiście od razu brać, zawsze możecie sobie jednego operatora trzymać, który jest na wszelki wypadek na czarną godzinę, załóżmy jakąś misję robicie ważną, pomagacie dla znajomego, zawsze możecie, powiedzmy, grać sobie 2 klasami, co nie, jedno tam gdzieś trzymać na później ze specyficznym strikiem i tak dalej, co nie, więc akurat to jest bardzo fajny system, no tu nie ma co mówić, zagracie, na pewno zrozumiecie bardziej niż ja wam wytłumaczyłem i sam tutaj blog, szczególnie po tłumaczeniu tym całym, także no, bardzo fajnie, okej, bardzo, bardzo rzecz, która mnie zdziwiła. Bardzo, naprawdę. Nowy sprzęt, tak jest, nośniki płyt, plecaki oraz Rib Reader.
nowe tutaj rzeczy, które zostaną dodane, bardzo ważne. I te poszczególne rzeczy się rozdzielają na kilka poszczególnych, co jest w ogóle chore. Mamy dosłownie nowe wartości plecaków, już wiadomo, w grze mamy, mamy plecak powiedzmy średni, plecak duży nam daje największą ilość miejsc i plus wiadomo, macie trzeci slot na broń i tak dalej. W tym przypadku będziemy mieli dwa nowe plecaki oraz trzy różne nośniki płyt oraz rebuilder, czyli oddychacz, czy też tłumacząc, no tutaj butla tlenowa, tak, która była już w rajdzie pierwszym. A więc nowe plecaki. Będziemy mieli dwa plecaki, jest to Secure i Scavenger, czyli powiedzmy Secure taki plecak zabezpieczający, tak to się będzie tłumaczyło, oraz plecak taki powiedzmy no Scavenger, czyli padli nożerca tutaj tłumacząc, z perka, taki powiedzmy zbieraczy, to będzie plecak, tak? I już tłumaczę, co te plecaki będą robili. Chociażby bezpieczne plecaki, jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczają przedmioty między biegami. Tak jest, między biegami. A wiecie co oznacza? Między grami. Oznacza to, że przedmioty niezwiązane z kontrabandą, czyli załóżmy jakieś przedmioty, no nie wiem, jakieś pierdoły, nie? Z misjami związane i żołnierzami są właśnie zabezpieczające twoim ekwipunku. Co oznacza, że właśnie te przedmioty podczas gdy kończysz grę masz w sobie, są kontrowane, wiadomo, zmieniane na PD, co nie? Po wydobyciu, po eksfiltracji. Lecz tym razem te przedmioty będą zatrzymywane. Będą zatrzymywane, jeżeli masz ten plecak, masz itemy w tym plecaku, te właśnie itemy będą zatrzymywane na kolejną misję. Czyli tak jakby teoretycznie znalazłeś palnik na, załóżmy, Almazra, ale przecież potrzebujesz ten palnik znaleźć na Ashice, tak? Bo jest ta misja, żeby właśnie go zanieść. I w tym przypadku nie mogłeś, nie możesz teraz tego zrobić, że w sezonie trzecim będziesz mógł, jak masz ten plecak, więc bardzo fajnie, będziesz mógł itemy, powiedzmy, przenosić z mapy do mapy, powiedzmy te, wiadomo, poza tymi przedmiotami, które już można to robić, tak? Było tak obecnie, już teraz jest, jeśli chodzi o niebieskie itemy, mam na myśli itemy związane z misjami, tak? Te itemy akurat możesz przenosić, bo to są, powiedzmy, takie oczywiście klucze, to są te jakby już, wiadomo, sam kolor tutaj mówi nam o tym, że o te itemy są niebieskie, lecz w tym przypadku w bezpiecznym plecaku będziesz mógł przenosić no, co chcesz, także bardzo fajnie. Oba wywodzą się z tej samej idei trwałości w strefie DMZ. Musisz kontynuować wykonywanie misji zadań pomimo kilkukrotnego powalenia, także tutaj to ogólnie będzie bardzo fajne. Bezpieczny plecak, nawet jeśli stracisz jeden ważny przedmiot misji, nadal ten będzie bezpieczny plecakiem, pamiętaj, więc tutaj gra mówi, tutaj nawet mówi nam, że w grze będziemy mieli będziemy po zgonie będziemy mieli ten przedmiot, tak? Jeden z tych przedmiotów będziemy mieli, tak? Pamiętaj, że istnieje również przepis na wymianę. Także no, to w ogóle będzie można też także taki plecak skonstruować poza znalezieniem, bo zakładam, że taki plecak będzie drogi do kupienia lub rzadki do znalezienia, więc możesz go także stworzyć, tak? W przepisie, w stacji, jeżeli zbędzie. Więc akurat fajne jest moim zdaniem. Specyficzny plecak, wiadomo, te plecaki będą się pewnie różniły. Nie wiem, załóżmy, ja bym zakładał, że ten plecak by mieć mniejszą ilość na miejsca, załóżmy 10 miejsca. Scavenger, będziemy mieli plecak właśnie, który jest tego odwrotnością. Już tłumaczę. Jeśli chodzi o plecak o Scavenger, usuwa on trzecie miejsce na broń, czyli zamiast tutaj, wiadomo, trzeciego slotu na broń, z czego wiadomo, ja lubię zawsze mieć, zmienić na snajperkę i tak dalej, mieć karabin z SMG albo shotguna i wyciągnąć snajperkę, zmieniać się między tymi trzema broni, jest bardzo fajne, moim zdaniem, bardzo fajnym rozwiązaniem. Lecz ten plecak usuwa tam te miejsce, tak, czyli możecie mieć dwie bronie, który zwykle znajduje się na średnich plecakach oraz duży, tak, i dodaje dodatkowe miejsce na przedmioty. Więc ten plecak jest właśnie idealny, tak jak sama nazwę, do scavengerowania, czyli do znajdywania przedmiotów i chomikowania, bo gdyż powiedzmy wiele misji tutaj wymaga znajdowania tych przedmiotów, które wiadomo musisz unieść i czasem masz, nie masz miejsca, mimo że masz duży plecak, nie masz miejsca, aby chciał więcej tych przedmiotów unosić i w tym przypadku możesz, jak masz ten plecak, więc bardzo fajnie, idealny do wypełnienia misji, gdzie trzeba zebrać mnóstwo cennych przedmiotów, bardzo fajnie. No i lecimy dalej, nowe nośniki płyt hartowania, czyli mamy, tak jest, nowe nośniki płyt hartowania, mamy nośniki płyt, czyli wiadomo, kamizelki kuloodporne, hartowane, reanimowane, komunikacyjne, niewidzialne. To jest naprawdę wybór, jakbyś miał dosłownie wybierać perki w multi, tylko w tym przypadku wybierasz płyty w DMZ, ponieważ te płyty będą robiły poszczególne rzeczy, to jest straszne. Okej, ten kto nie wie albo wie, płyty hartowane już mieliśmy w urodzeniu oczywiście 2020, są to płyty po prostu, które zmieniają nam powiedzmy z trzech płyt na dwie i ktoś powie, po co ci dwie płyty, skoro masz mi trzy? No gdyż te dwie płyty mają taką samą ilość życia co trzy płyty, czyli mówiąc wprost, trzy płyty mają po 50 punktów życia, czyli 3 razy 50 macie 150, a w tym przypadku te dwie płyty mają po 75, czyli macie taką samą ilość zdrowia, tak, armora. Lecz w tym przypadku po prostu musicie dwa razy założyć ten template, a nie trzy razy, tak jakby zaoszczędzicie na czasie. To jest bardzo fajne właśnie pod agresywne tutaj, wiadomo, walkę z graczami i tak dalej. No bardziej pod urodzone, ale fajnie, że będzie wybór. To jest taki powiedzmy moim zdaniem najsłabszy armor, mimo że jest bardzo fajny i bardzo dobry, co próbuję powiedzieć, dobra. I to będzie właśnie wyglądało tak. Tak jest, nośniki płyt reanimowania. To jest kolejny i ten chyba będzie najbardziej używalny poprzez graczy, ponieważ patrzcie jaki jest OP. I przejdziemy.
Być może już hartowaną znasz, tak, to już to, na co naczyłem, hartowaną znamy. Trzy płytowe kamizelki, płytowe medyka zapewniają zarówno szybsze reanimacje członków drużyny, czyli możesz szybko reanimować kogoś, masz quick revive, jak i szybsze autoreanimacje, możesz szybciej się sam reanimować podczas zestawu samodzielnego. Wszechstronna kamizelka pomocna, ale szczególnie świetna dla tych, którzy czują się jako sanitariusze w drużynie, więc bardzo fajna, bardzo będzie używalna. Zobaczymy jak szybka będzie reanimacja 30%, jak będzie dla ciebie to wyglądało, jak to będzie wyglądało dla sojuszników. Naprawdę może zmienić szale walki, co nie, jak się szybko podnosicie, więc no. Komunikacja, tak czy inaczej, na zawsze pamiętajcie, na pierwszym miejscu, pamiętajcie, ważna jest bardzo komunikacja, ale to zawsze każdy tak mówi, nikt o tym nigdy nie myśli, ale no, najważniejsza rzecz, w końcu DMZ. Dobra. Trzypłytowa kamizelka, to już czytaliśmy, trzypłytowa kamizelka komunikacyjna jest to ta. Ta będzie moim zdaniem na drugim miejscu najbardziej używalna, te dwie są moim zdaniem najbardziej się wbijające. Jest to tak zwana kamizelka Ghosta, gdyż kamizelka wzmocnionego sygnału ma kilka zalet. Wydłuża czas tutaj trwania wszystkich technologii UAV, czyli zaawansowanego BSP oraz wiadomo tutaj zwykłego BSP oraz wieży BSP, które używacie, tak, będą dłużej trwały, oraz wrogich tutaj radiotelefonów, tak, puszczanych poprzez sztuczną inteligencję, czy też wiadomo, boty, AI i tak dalej, więc te telefony po prostu będą częstsze. Jedna funkcja, która mi to się bardzo nie podoba, że działa tutaj, że jedna, no w sumie dwie, że wszystko będzie działało jako zaawansowane BSP, czego jak wiecie w DMZ bądź nie wiecie, zaawansowane BSP jest gorsze od zwykłego. W DMZ, ok, w multi jest lepsze, ale w DMZ po prostu jak masz zaawansowane, to nie da się odróżnić, czy to jest gracz, czy to jest bot, tak? A jak masz zwykłe, masz bardzo, bardzo jakby w znaczku różnicę, że widzisz, że to jest gracz, a to, że bot, jak masz zwykłe BSP, więc zaawansowane ogólnie BSP jest do bani. Chyba, że to zmienią, spoko, że ten jednak gracz będzie oznaczony na zaawansowanym inaczej, tak czy inaczej. To oznacza, że twój, że również pokazuje właśnie kierunki oczywiście wroga, ten kto nie wiecie, co to jest zaawansowane BSP i położenie gracza, ale dobra. Kolejnym bonusem jest to, że kamizelka daje sygnał dźwiękowy, tego nienawidzę, to jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne, ale już trochę tutaj zrozumiałem, trochę mi tutaj przekupili tym opisem, bo patrzcie, ogólnie jeżeli gracz obok was jest, będzie dawał ta kamizelka sygnał powiedzmy dźwiękowy, tak, sygnał dźwiękowy, który będzie wydawany. Ale gdy naprawdę wróg jest bardzo blisko, blisko ciebie, na przykład gdzie dźwiękowa wersja atutu, wysoki poziom alarmu, czyli też ten perk high alert, czy też paranoja w innych kodach i tak dalej, to będzie coś właśnie w tym stylu, będziecie po prostu mieli specyficzny, głośny alarm, gdy przeciwnik jest blisko was. I to jest nawet fair, jeżeli w tym przypadku właśnie macie tak jak jest napisane. To może być świetne, zwłaszcza dla biegacza solo, czyli grając samemu, biorąc pod uwagę, że wiadomo, można wyrównać przewagę komunikacyjną, jaką zapewnia duet lub trio, tak? Tak, czyli wiadomo, jest to zrozumiałe, jeżeli jesteś sam i widzicie dwóch graczy, jest blisko ciebie, czy trzech graczy, masz przerąbane, jesteś solo, jest trudno ich zabić, więc jest to możliwe. A w tym przypadku będziesz miał, wiadomo, oddawane audio, że ktoś obok ciebie jest blisko. Także takie złe i dobre, możecie się w sumie wypowiedzieć. Ja nie jestem fanem tego, wolałbym, żeby w ogóle tego nie było, tego po prostu dźwięku alarmowego. Zobaczymy. No i dobra, ostatnia tutaj, w sumie ta też będzie OP, ta powiedzmy ma mniej minusów, ta jest taka duża w bonusy, ta jest, no te trzy całodobia, ta jest moim zdaniem taka oddalona, ta są, te dwie się trzy wybijają powiedzmy od tej pierwszej bardzo. I ostatnia jest właśnie, wreszcie, stealth plate, tak sama nazwa mówi, cichy plate, jest zbudowany profit ghost, z czego to jest od razu OP, ponieważ wszelkie BSP, wszelkie właśnie UAV Tower będzie po prostu nie będziecie widoczni. Jedyne chyba kiedy będziecie widoczni, to jak będzie zaawansowane BSP. Lecz zaawansowane BSP jest, mówię, do bani i gracze będą myśleli, że to boty. Także no, ogólnie na plate będzie bardzo pewnie tutaj używany i no teraz niestety będziemy ginęli podczas gdy mamy BSP wieżę i nagle mamy gościa z tymi plate'ami, który będzie miał wbudowanego ghosta i po prostu nie będzie widoczny, także no. Dzięki czemu trzymasz się z dala od radarów wroga, zbudowane na te czasy, gdy zachowanie niskiego profilu jest niezbędne do misji. To jest właśnie ważne, jak robisz jakieś misje i tak dalej, przechodzisz obok miast, potrzebujesz za wszelką szansę być przy życiu, jako że zwykle BSP, przynajmniej w moim doświadczeniu, było ogromną śmiercią, także no. Ale lecąc dalej, tak jest, mamy jeszcze jeden item. Wypatrujcie też pancernych tornistrów, które pozostają w trakcie sezonu, tak jest. Będą pancerne tornistry. Virtual Update, nie musi doczekać, oraz ulepszenie polowe, nowe ulepszenie polowe, tylko specyficzne do DMZ oraz zakładam Warzone. Jest to Rebreather, czyli wiadomo tutaj oddychacz H2O, tlennarz, który będzie nam umożliwiał oddychanie pod wodą, czy to jakieś misje podwodne, czy to właśnie ogólnie jakiś taki stealth play podwodny, więc bardzo fajnie, nie wiem jak to będzie wyglądało, że możesz zawsze to wyjąć, czy to się zużywa to ulepszenie polowe i potem już nie masz w ogóle, czy możesz odłożyć, czy nie wiem, to się będzie auto ładowało.
Moim zdaniem byłoby fajne właśnie, gdyby było takie pseudo nieskończone, że wiecie, możesz być na dłuższy czas pod wodą, ale musisz wyjść, jakby te ulepszenie ci się po lewej wyłącza lub sam możesz wyłączyć, ono ci się odładowuje i możesz, wiadomo, za tam kilka sekund, nie wiem, jakiś tam ma cooldown, załóżmy 90 sekund czy coś i się odnawia samo i bum, i możesz pod wodą, no bo to nie jest OP, nie? Jakby moim zdaniem. Okej, okay, mogą się niektórzy tutaj, wiadomo, nie zgodzić z tym, użyjesz raz i nie masz, co nie? Też może być tak, co nie? Ale dobra, zobaczymy. Całkowicie nowe ulepszenie polowe, które może być, no to nie ma o czym gadać. Bardzo będzie dobre podwodnych misjach Almazra, szczególnie, że były bardzo dziwne i nieciekawe misje. Chociażby zabijanie podwodne, gdzie nie da się strzelać pod wodą, tak jest. Ze specyficznych broni, co było straszne, zrobiłem te wyzwania. Ten, kto nam to wie. Na wyspie Ashika, także no. Oraz narzędzie, powiedzmy, pozwalające operatorom oddychać pod wodą, bla bla, no nie ma o czym mówić. Rebreather, no i dobra, wytrych. Bardzo ważna rzecz, tu tłumaczę oczywiście na wytrych, ale jak sobie damy tutaj na tłumaczenie angielskie, to mamy tutaj Skeleton Key. Czyli powiedzmy tutaj klucz czaszkowy, który będzie tak jakby uniwersalnym kluczem, mówiąc wprost. Klucz do wszystkiego, tak jest. Tu w ogóle w tle mamy nowego bossa, by the way. Już się go boję, nie wiem jak wy. Ale dobra, będzie oczywiście dwóch bossów, także no to jest jeden z nich. To już oczywiście było w innym blogu. Dajcie znać, jakbyście chcieli go widzieć. Nie robiłem filmu, ale to chyba raczej większość go czytała. Najwyżej go dam go tutaj w opisie, także i ten i może kilka innych, także zapraszam do opisu. No dobra, osoby nieznajome z tym zwrotem wiedzą, że Skeleton Key może otworzyć prawie każde drzwi w DMZ. Jednym z wyjątkiem jest zdobycie klucza dostępu do budynku 21, chociaż nie możesz zdobyć rozmieszczenia w budynku 21. Możesz otworzyć wszystkie drzwi wymagające karty dostępu lub klucza budynku 21 lub innych stref kluczenia. Bardzo fajnie, te klucze można używać tylko za pomocą specjalnej receptury handlu, czyli nie możesz ich znaleźć i tak dalej. Jedynie możesz zdobyć ich od graczy, jeżeli ich zabijesz i jeżeli właśnie oni lub ty stworzyłeś te klucze na stacji. Czyli potrzebujesz specyficznej receptury, pewnie zakładam, która będzie taka dosyć hardkorowa, pewnie będzie wymagała takich, wiecie, bardzo specyficznych przedmiotów, które musisz, powiedzmy, do stacji, wiadomo, przynieść, aby stworzyć taki klucz. Bardzo fajnie, i z tym właśnie kluczem możesz się eksfiltrować i go zatrzymać, wiadomo, w schowku, nie w menu, więc bardzo fajnie, ponieważ każdy przedmiot może być, powiedzmy, może mieć znaczenie. W DMZ, a handel wymieniany oznacza utratę przedmiotów na rzecz innych. Najlepiej zachować go dla niezwykle trudnych znalezienia klucza, czyli powiedzmy używać go w miejscach, gdzie wiadomo, zatrzymujesz ten klucz na trudne misje lub użyć go do jako kopii, powiedzmy, zapasowych misji, tak? Czyli załóżmy, nie masz określonego klucza, bum, używasz ten klucz właśnie jakby uniwersalny, co nie? Mówiąc wprost, więc no, chyba wytłumaczyłem tutaj bardzo zrozumiale, mam nadzieję, że blog też. Dobra, czego można się spodziewać po nowych misjach? Tak jest, nowa misja. Nowa frakcja, która crazy, że tak się nazywa, myślałem, że to jest, wiadomo, oni zawsze mówią redacted, że jest zakazane i tak dalej, informacje. Ale w tym przypadku ta frakcja się będzie nazywała redacted, tak jest, nowa frakcja, piąta. Sezon 3 DMZ nie zresetuje postępów misji i bardzo dobrze. Co więcej, nowa frakcja zredagowana, tak jest to tak przetłumaczone, jest redacted frakcja, dostępu, tu w sumie mieliśmy ją też w tle, tak, tu mieliśmy ją chyba, jej logo, tutaj proszę bardzo, redacted, bardzo fajnie, ta czacha trochę mi tak przypomina Requiem frakcję, tak by the way, na marginesie, ale no, dobra, tak, frakcja dostępna dla wszystkich graczy. Wow, potwierdzenie, tak jest, potwierdzenie. Taki mały clickbait na początku, ale no, potwierdzenie, tak jest, dla wszystkich za darmo, brawo. Czyli mówiąc prosto, tylko korona była płatna, okej. Okay. Chociaż tutaj jedna dobra informacja, więc no. A więc, będzie to wyglądało w ten sposób, że na premierę będziemy mieli tylko 3 poziomy tej frakcji, tak? A potem po prostu, jak będzie już reloaded, to będziemy mieli po prostu dwa kolejne poziomy, czyli poziom 4 oraz 5, który będzie bardzo hardkorowy, jak to zwykle. Piątka jest masakryczna, 4 dobija też. Jako, że chcesz jak największą cenę przejść do tej piątego poziomu, ale nie mogę się doczekać, jak kurde będziemy grindowali i tak rozwalimy tę misję. Bo zakładam nowe misje związane z tworzeniem poziomów i tak dalej. Stworzeniem w sensie tych całych przedmiotów związane z tymi nowymi funkcjami, płytami i tak dalej, kamizelkami, plecakami. Jak na razie wygląda to soczyście, nie mogę się doczekać, więc po prostu będą 3 misje, 3 poziomy na premierę, a potem po prostu będą 2. Więc no, dobra, pamiętaj, że misje nie są jedyną rzeczą do wykonania w DMZ. Nowi bossowie, chociażby dwóch nowych bossów, także całkowicie zmienione tutaj dzieje się w połowie sezonu. Tak jest, no, nowe rzeczy, nowy event i tak dalej. Z pewnością go zapewni jeszcze więcej wyzwań, nagród wszystkim operatorom. Więc nie tylko misje, tak jest. Nie tylko misje, więc bardzo fajnie. Umowa dostawy jest to oczywiście kontakt, który jest w rodzinie, także powraca do tutaj DMZ, więc bardzo fajnie, powiedzmy nie powraca, tylko jest przenoszony. No każdy, kto go tutaj zna, to zna, nie będę go tłumaczył, ja go robiłem, tam powiedzmy był event, więc musiałem go zrobić zbytnio. Także mamy nowy pojazd,
ptaki na niebie. Tak jest, w końcu ten pojazd dochodzi, co było trochę komiczne. Birds in the Sky, ponieważ ten chopper było można oczywiście go tuningować, powiedzmy zmieniać jego skórkę w multiplayer. Także była nagroda w postaci skina za, powiedzmy tutaj, zabijanie bossów w DMZ i tak dalej. Znaczy to było głupie, bo nie mogliśmy tego ten helikopter używać. No i każdy mówi, no wiadomo, że nie mogliśmy, gdyż to jest helikopter ekstrakcyjny, tak? Tym się ekscytrujesz. No, w tym przypadku będzie można nim latać. I brzmi to cool, ponieważ będziesz mógł także się nim prywatnie eksfiltrować. Tak jest, kolejna możliwość eksfiltracji, gdyż to jest to tak naprawdę bardzo ciekawa opcja. W sumie to są takie dwa nowe systemy, czyli nowy pojazd oraz opcja eksfiltracji. W tym przypadku Heavy Chopper powraca, w sezonie trzecim pojawi się nowy sposób prywatnej eksfiltracji, starsze wykluczenia. Obydwa sposoby mogą pomóc w wiadomo, niebezpiecznych misjach tutaj, a raczej w bezpiecznej eksfiltracji oraz niebezpiecznych misjach, gdy potrzebujecie tej eksfiltracji. Po pierwsze, Heavy Chopper widziany w wojnie naziemnej, czy wiadomo, w inwazji w multiplayer w ramach Modern Warfare 2 zostanie dodany do gamy statków powietrznych, tak jest. Niestety dla was jest całkowicie pozbawiony paliwa, tak jest, będzie bez paliwa, więc operatorzy muszą znaleźć jego specjalne paliwo wokół lotniska, aby oczywiście dostać się do nieba. Także mówiąc wprost, jeżeli widzicie, że on się zrespił gdzieś, musicie po prostu znaleźć specyficzne paliwo, nie może być to jakiś taki zwykły kanister czerwony, tylko musicie obok lotniska znaleźć, zatankować go i możecie im latać. Co możecie robić nim latając? Już mówię. Inna funkcja jest nowym elementem Buy Station, jako znany Private Exfil. Czyli mówiąc prost, na stacji także będzie inna opcja, kupienie takiego sobie właśnie prywatnego exfila. Czy powiedzmy robicie tak jak robicie zakładnika, macie prywatny exfil, gdzie mają tylko do, powiedzmy, dostęp tylko wy. No, gracze też mają, lecz powiedzmy, no, nie odlecą nim, nie? Nie odlecą nim, nie mogą wam ukraść tego helikoptera, lecz powiedzmy mogą przy nim kampić, obviously. Lecz w tym przypadku możecie dosłownie kupić prywatny exfil, pewnie za dosyć drogą kwotę, aby odlecieć, powiedzmy, niepostrzeżonym na tutaj, powiedzmy, exfila w publicznych, co nie? Więc po zakupie będzie on dostępny w niewykorzystanym punkcie exfil dla tego meczu na mapie. W razie potrzeby rozważ jego dodatkową drogę ucieczki podczas, wiadomo, kontraktów na ratunek więźniom, czy też, wiadomo, hostage. Nie wiem, no, tak to ogólnie wygląda, ale wracając do tego helikoptera, który się respi na mapie i do którego musicie znaleźć paliwo, on będzie miał jeszcze bardzo fajną funkcję poza tym, że możecie nim latać, obviously jest to helikopter, co nie. Inna nowa funkcja, po uzupełnieniu paliwa, Heavy Chopper może latać po mapie, nawet poza granicami jej mapy. Tak jest, poza granicami, dzięki czemu możesz w każdej chwili ekscytować się za darmo. Po wyjściu poza granicę odliczanie pojawi się jak normalna ekscytracja, aż ostatecznie zostaniesz potraktowany tak samo jako udana ekscytracja. Tak jest, możesz po prostu nim polecieć poza mapę, tam walić, że cię gonią RPG, strzelaj do ciebie gracze, ty lecisz poza mapę, masz wywolone, boom, ekscytrujesz się po prostu. Właśnie o tym zawsze mówiłem, że czemu nie możesz sam polecieć i się ekscytrować swoim helikopterem, no i boom, możesz. Nie buzardem, ale takim specjalnym, powiedzmy, który wytrzyma tutaj burzę pozastrefową, że tak powiem. Także no, bardzo fajnie to ogólnie wygląda i to jest ogólnie większość tutaj informacji. Tak jest, tak, że będziemy mieli nowe informacje, oczywiście. No, mamy zachęcenie, żeby oczywiście kupić MW2 przede wszystkim, ponieważ zdobądź nagrody Warzone 2 przede wszystkim. Gdy kupisz grę, będziesz miał dostęp do frakcji korony i tak dalej, 14 wyjątkowych nagród i tak dalej. W tym nowe raidy, specopsy, tryby core 6x6. Ponadto posiadają, no już uzyskają dostęp do treści o nadchodzących ramach. Wiadomo, cały content, który był w vlogach, ten kto widział te vlogi, to oczywiście widział. Także jak mówiłem, był gdzieś też drugi blog, ten był oczywiście specyficzny pod DMZ. Mieliśmy także tutaj blog, jeszcze jeden, ale to oczywiście jest, no, macie go w opisie, albo dajcie znać, żebyście chcieli widzieć film. Może tutaj mniej chaotyczny, wtedy możemy jak najbardziej nagrać z jakimś gameplayem, dajcie znać. Te blogi są naprawdę zarąbiste, chociażby Plunder, zmiany Plunder, które będą dosłownie bardzo drastyczne. Zmiany wszystkie Warzone, one-shot snajperki powracają, czy tak jakby Warzone 1 powraca do Warzone 2 w końcu full, w pełnej formie i tak dalej, i tak dalej. Little Play Drony do, tutaj oczywiście Almazra, niestety tylko do Warzone z tego co wiem, bo tutaj nie widziałem w blogu przynajmniej oficjalnej informacji, może po prostu nie podali, lecz no. Były one na Szice, w Warzone teraz będą na Almazra. Więc content będzie ogromny, chociażby Battle Pass do wbijania, będzie jeszcze Battle Pass reveal i tak dalej, ogólnie wszystkich itemów, trailer sam, więc kupę informacji. W tym oczywiście też także poprzednie vlogi, które były naprawdę niesamowite i w sumie, no, na które bym chciał zrobić film, warto było je obszaić. Chociażby blog o multiplayer, tutaj może mniej, tutaj też mniej, to były powiedzmy bardzo specyficzne pod graczy Modern Warfare. Tu mieliśmy takie mieszane, czyli Warzone, no to było wszystko naraz, powiedzmy. Mieliśmy blog, który po prostu nam dawał multiplayer, Warzone oraz powiedzmy DMZ na tacy. No tak, w skrócie nie czytając, jak już mówiłem, prawdopodobnie te blogi będą w opisie, lecz polecam. Ogromna ilość informacji, te blogi są gigantyczne i są też bardzo moim zdaniem pomocne, jak się gra w grze i potem o nich tutaj, o tych wszystkich rzeczach myśli i tak dalej, także no, to jest jeden z wielu.
Także był oczywiście tutaj specyficzny blok pod Gunfight ASP, który był w Modern Warfare 2019 i wiele więcej, oczywiście także nowa funkcja Recruit a Friend, czyli powracający powiedzmy gracz, który no odeszedł już od dawna, aby zachęcić je graczy. No i przede wszystkim najgorsza moim zdaniem funkcja całego sezonu, czyli właśnie Battle Pass Premium, który kosztuje połowę tyle co gra. No tam 30 dolców, czyli też 3000 hot pointsów, taki tyle będzie kosztował, powiedzmy no. No to nagrody wam się zwrócą, no bo dostanie się na start 1000 hot pointsów plus tam 1700 potem, czy jakoś tak, więc jakby zwraca wam się wszystko. Mówiąc wprost, tak jakby kupując go nie tracicie nic, bo zawsze będziecie mogli kupić kolejny i kolejny i kolejny, mając ogromne ilości nagród. Po prostu musicie za pierwszym razem powiedzmy dosyć dużą sumkę wydać, a potem po prostu no wszystko po to, żeby oni jak najwięcej zarobili. Moim zdaniem ja nie popieram tego kupna ze względu na content wczesny i tak dalej ogólnie, lecz no. Będzie także oczywiście sporo tutaj informacji w nadchodzącym patch notesach. Tak jest, będą patch notesy powiedzmy tutaj dzień przed premierą, czyli prawdopodobnie jutro. Czyli tak jak wy to oglądacie dziś. Już nie mówiąc oczywiście o takich nowych zabawkach jak nowe bronie, czy nowe tryby Resurges i tak dalej, także jest przed nami sporo contentu, nowe prestiże, level cap do 650 levelu, także już szybko mówiąc, lecz no, nowe 4 mapy, gunfight, 5 ogólnie map do multiplayer, czego w końcu, ten sezon powinien być pierwszym, naprawdę. W końcu oryginalne mapy, nie jakieś remastery, wciąż powiedzmy tam jedna będzie w Reloaded, będzie wiadomo tam powracający Rohan z DMZ, jako tutaj powiedzmy ta mapa Battle Map, także jak i Static Cave Complex jako powiedzmy Battle Map, więc będzie takiego sporo też recycle content, lecz wciąż jest to lepszy content niż content, który był przez ostatnie dwa sezony. No już nie mówiąc o samym tutaj motywie Sicarios, tak? Sicarios, czyli to oczywiście Alejandro, Alejandro jak to każdy mówi, oraz Valeria, także tutaj będzie raczej ogromny taki hype na sam team tego sezonu, więc jakby w końcu, tak jakby, no mówię, ten sezon powinien być pierwszy. Szczególnie tutaj chociażby po ten team Alejandro oraz Valerii, to nie jest śmieszne, to powinien być sezon pierwszy. Ale wciąż najważniejszy moim ostatni raz, najważniejszy blok cały, właśnie to był ten pierwszy. Gdzie wiadomo, mieliśmy ogromny reveal roadmap. No i właśnie to jest ten film, który chciałem przyjść zrobić. Dajcie znać, co byście o tym myśleli. No, najważniejszy blog, tak, to jest właśnie ten. Myślę, że tutaj go umieszczę pod specyficzną nazwą w opisie, jakbyście chcieli obczalić, ale to jest właśnie ten. No powiedzmy tutaj te blogi gdzie indziej, tutaj te zdjęcia się powtarzają, ale no, to jest właśnie ten najważniejszy blog, jak widać, nie kończy się, on się w ogóle nie kończy. Tu są informacje za informacjami, nawet Warzone Series powraca, podobnie League Play będzie na YouTubie, także bardzo fajnie. Także będzie tutaj mistyczny nieprawda, który, no, jak wiecie, to wiecie. If you know, you know. Bez tutaj spoilerków, w tym oczywiście, no, cztery nowe bronie, w tym dwa pistolety, zobaczymy karabin snajperka. Tutaj oczywiście ten, każdy skin, który widzicie, z tego co się dowiedziałem, będzie w Battle Passie, więc bardzo fajnie, za darmo gaz, oczywiście gaz już był, powiedzmy w pewnym sensie za darmo. Dla tych, co mieli grę, nawet dla tych, co nie mieli, teraz mogą mieć Ghosta oczywiście, Farę. No i oczywiście tak jest to soap. No macie, niech będzie. Także no, tutaj sporo jest do ogrania, także nie musi to czekać. Mam nadzieję, że ten sezon będzie długi i także będzie miał bardzo dobry content. No tu jeszcze leak play, informacje i tak dalej, także no, będziemy się nieźle bawili. Ale już kończąc, bo jak widać film jest ogromnej długości. No dajcie znać, co naprawdę myślicie o tym całym sezonie. Moim zdaniem wypas, full wypas, ja będę się bawił świetnie. Chociażby w DMZ spędzę ogromne ilości godzin. Nie ma o czym mówić, wiadomo, tutaj gry nie kupiłem, już wiele razy mówiłem z wielu przyczyn. Dajcie znać, jak oceniacie sezon w skali od 1 do 10. Tak szczerze, wiadomo, biorąc wszystko pod uwagę. No i przede wszystkim posłucham tutaj powiedzmy opinie na poszczególnych rzeczach. Ja jako z perspektywy tutaj mówię, grania w DMZ to jestem bardzo podekscytowany i życzę wszystkim tego, aby mieli jak najwięcej fanów z tą grą, ponieważ pod koniec dnia właśnie o to chodzi, żeby mieć jak najwięcej fanów. Także widzimy się online i do usłyszenia. Na razie, Machler out.